duchu nieczysty, w imię Ojca, Boga Ojca Wszechmogącego, w imię Jezusa Chrystusa, Pana Sędziego i naszego, i mocy Ducha Świętego, abyś wyszedł z tego stworzenia polskiego Magdaleny Marii, które Pan nasz raczył powołać do swego świętego Kościoła, aby zostało świętym Boga żywego i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych i świat przez ogień oczyści. Amen. Kapłan teraz błogosławi uszy, abyś mogła odczuwać efat, czyli otwórz. Błogosławi nos, abyś mogła odczuwać wonę Bożej słodyczy. Ty zaś chodź, uchodź, szatanie, zbliża się bowiem sąd Boży. Magdaleno Maryjo, czy ty wyrzekasz się Ducha Złego? Wyrzekam się. Czy ty, Magdaleno Maryjo, wyrzekasz się wszelkich jego spraw? Wyrzekam się. Czy wyrzekasz się wszelkiego pychy? Wyrzekam się. Namaszczę cię olejem zbawienia. Namaszczam Cię olejem zbawienia. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym, abyś miała życie wieczne. Pytam się teraz Ciebie, Magdaleno Maryjo, czy Ty wierzysz w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi? Wierzę. Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego Narodzonego i Umęczonego? Wierzę. Czy Ty wierzysz w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, Świętych Obcowanie Grzechów, Odpuszczenie Ciała, Zmartwychwstanie i Żywot Wieczny? Wierzę. Czy Magdaleno Maryjo, chcesz być ochrzczona? Poświęcenie jest wodą z Jordanu. Magdaleno Maryjo, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak było na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Bóg Wszechmogący, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który Cię odrodził w głowie Ducha Świętego, przez udzielenie Ci odpuszczenia wszystkich grzechów, niechaj Cię namaści krzyżmem zbawienia w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Pokój z Tobą. Z Duchem Twoim. Weź szatę białą i donieś ją nieskalaną przed Trybunał Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyś miała życie wieczne. Weźcie i Ty, Magdaleno Maryjo, weź tą gorącą świecę i nieustannie strzeż chrztu swojego. Zachowaj przykazania Boga, abyś, gdy Pan przybędzie na gody, mógł wyjść na Jego spotkanie ze wszystkimi świętymi w przybytku niebieskim i abyś mogła żyć na wieki wieku. Amen. Proszę, tata przeczyta modlitwę. Rodziców. Boże, Ojcze wszelkiego życia, wejrzyj miłościwie na to dziecko, które nam dałeś. Z nas zrodzone na życie ziemskie, odrodziło się w Tobie, z wody i Ducha Świętego, na życie wieczne. Niech łaska uświęcająca ogarnie je, przeniknie i przemieni na dziecko Twoje. Obdarz tę duszę wiarą, nadzieją i miłością. Spraw, by wzrastając w łasce i mądrości, rozkwitła kiedyś dobrymi uczynkami i
godna wejścia do Twoich przybytków w Ojczyźnie Niebieskiej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Można wrócić na miejsce. Świetny Pan Zachowa. Usiądźmy teraz.